Dzień dobry moi drodzy kochani widzowie i nasi przyjaciele wspaniali. Słuchajcie, zaczynamy w takim e, momencie e, i w takim wyjątkowym miejscu, bo jesteśmy w Teatrze Lubuskim, z racji tego, że mamy nawał różnych obowiązków i przygotowujemy tak zwany secret projekt. E, a tak zupełnie serio, to rzeczywiście przygotowujemy taką małą niespodziankę, e, co prawda, odwleczoną odrobinkę w czasie ale jednak będzie dla nas ona bardzo ważna i mamy nadzieję, że będziecie na nią czekali z niecierpliwością. A dzisiaj przychodzimy do Was z wydarzeniem, jakim jest recenzja pewnej książki. I oczywiście jest to książka jednego z naszych ulubionych wydawnictw, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli seria z żurawiem dzisiaj bowiem. Hwang Song Yong o zmierzchu. Małgośku... Przyjęliśmy taką formułę, słuchajcie, yy, że będę trochę przepytywać Daniela z tej książki. Tak, żeby wiecie, ja mam czasami problem, co jest spoilerem, a co nie jest, więc teraz sobie spróbujemy nie pospoilerować, bo Daniel to wam za wiele nie powie, ale spróbujemy tę dyskusję poprowadzić właśnie w taki trochę innowacyjny, jeśli tak można powiedzieć, tak. Sposób. Ale też dlatego, bo jest to książka, naszym zdaniem wyjątkowa, i nie bez powodu. Laureat Literackiej Nagro Nagrody Nobla z 1994 roku, Kenzaburo Oe, napisał o tym pisarzu, że jest to jeden z najważniejszych głosów Korei Południowej. A my, jak zwykle, musimy tą prywatę tutaj troszkę poprawiać, bo jak hmm. zwykle jesteśmy dumnym patronem tej książki i bardzo, bardzo dziękujemy za tę możliwość, bo te książki niosą w sobie specyficzną magię i są jeszcze z takich zakątków świata, gdzie faktycznie możemy się dowiedzieć czegoś zupełnie, zupełnie innego i to pióro tamtych pisarzy jest no. I też bardzo mało wiemy o historii tych krajów, tych odległych, właśnie jak Małgosia mówi, zakątków, a one są niezwykle ciekawe i tak mogłoby się wydawać obce kulturowe. kulturowo, tak. No i to jest też literatura piękna, to nie są reportaże, więc z niej musimy troszkę między wierszami sobie czytać, tak mi się wydaje. No ale dobrze, Daniel. Tak jest. A zatem o czym jest ta książka? E, słuchajcie, to jest piękna historia, o wydawać by się mogło spełnionym architekcie, i pewnej na początku tej historii, tajemniczej kobiety, która w wyniku. Przekazania wiadomości przez inną osobę, szuka kontaktu z tymże architektem, ale tak naprawdę początek tej książki wprowadza nas do świata Korei Południowej, który był światem znowu ogromnych przemian politycznych, gospodarczych. Podczas tych przemian wiele osób, które pochodziło z bardzo biednych, czy dzielnic, czy miejscowości, niektórym z nich udawało się Wyjść poza tą dzielnicę, poza tą biedę, poza ten głód i zdobywać nie zawsze uczciwą drogą, ale zdobywa, zdobywać status, zdobywać pieniądze, czasem i miłości. I ta historia właśnie opowiada nam o takim e, panie, który się nazywa. Że panu? Panu? Panie? Panu? No, dobrze, dobrze. Park, park, park Min-U. Mam nadzieję, że... Dlatego wolałbym nie wymieniać tutaj imion naszych bohaterów. Nie chciałbym ich po prostu kaleczyć. I w czasie tej opowieści poznajemy jego historię z dzieciństwa i troszeczkę odkrywamy właśnie tą drugą postać tej tajemniczej kobiety, jakże ważnej dla historii tej książki. Chciałam tylko powiedzieć, że zawsze mnie zastanawia, jak Daniel to robi, że buduje zdanie, które jest podrzędnie złożone przynajmniej kilkunastokrotnie i nie gubi się w tym. Oby. Oby. Chyba. Dobrze. E, czyli jak rozumiem, parafrazując, to jest historia e, człowieka, mhm. którego życie toczy się e, w Korei, mhm. e, który to jest oczywiście tam tło historyczno-polityczne. Bardzo ważne. Jest tam miłość? No, właśnie. I tutaj chyba dotykamy tak naprawdę sedna tej opowieści, bo kiedy poznajemy młodych bohaterów, kiedy poznajemy ich właśnie w tej dzielnicy biedy, oni są nastolatkami, tak naprawdę. Nasz główny bohater, czyli nasz ten architekt, Park Mi-Nu, w ten czy w inny sposób. Darzy sympatią, e, małą dziewczynkę, która tak naprawdę pracuje w takiej, e, znowu małym sklepiku, gdzie dają ten ichni makaron czy tą kapustę specyficznie przyprawianą. Wszyscy tam bardzo ciężko pracują i wszyscy bardzo mało mają pieniędzy. Każdy z nich ma ambicje wydostania się do lepszego świata i ta sytuacja polityczna czasami temu sprzyja, ale żeby wykorzystać tą szansę, no muszą iść na jakieś kompromisy. Tak pięknie jest opowiedziana ta historia z perspektywy młodego chłopca, który nie boi się nawet Dostać się do takiego środowiska troszkę łobuzerskiego, a jednocześnie nie może im wszystkim pokazać, że darzy sympatią koleżanka jakąś tam, która jest jego rówieśniczką. Taki Czy oni są klasowo podzieleni? Na, nie, nie. nie, na początku właśnie nie. Oni są z jednej klasy. Są po prostu biedni, natomiast jemu udaje się, bo nie wiem, czy wiecie, szanowni państwo, ale podczas wielu rewolucji, podczas pisania nowej konstytucji w Korei Południowej, zmiany te polityczne były niezwykle dyktatorskie i nieznoszące sprzeciwu. Tam nie istniała opozycja, bo w pewnym momencie znieśli kadencyjność urzędującego władcy, prezydenta, i co powodowało ogromne represje. I wielu, wiele z tych osób musiało się w pewnym momencie życia dostosować. Zgiąć kolana, tak? I e, albo to zaakceptować, albo byli natychmiast wysyłani, traceni i nie mieli szansy na lepsze życie. I tutaj z naszym bohaterem jest taka pięknie opisana właśnie dwuznaczność, wiesz? Mm -hmm. Że to jest sytuacja, w której niby nie zgina tego karku za nisko, ale jednocześnie czujemy... Trochę musi się poddać. Tak, bo słuchajcie, e, w pewnym momencie... W Korei no, postawili na ten ogromny wzrost gospodarczy, ale żeby to zrobić, musieli zniszczyć niektóre budynki, przesiedlić tych ludzi i to wyglądało bardzo dramatycznie, bo ci ludzie dostawali po trzy dni, proszę wy wy wynosić się. Nie mieli dokąd pójść. Nagle wjeżdżały koparki. No i wiesz, i wiecie, i tych ludzi po prostu na siłę wywalali. I nasz ten główny bohater jest. Świadkiem, ba, bierze udział niejednokrotnie właśnie w takiej sytuacji, co bardzo mocno odbija się na jego psychice i bardzo mocno rzutuje na dalsze jego y, życie, postępowanie. I wydaje mi się, Małgosiu, że właśnie miłość, o której on zapomniał, o której chciał zapomnieć, bo nie zgadzała się ona klasowo z tą kobietą, spowodowała, że zaczął myśleć, zaczął mieć Wyrzuty sumienia, a jednocześnie nie zdradzę chyba tutaj za wiele, no, zaryzykował tą, to spotkanie z tą kobietą. Z tą dziewczyną, z, którą znał z dzieciństwa, tak, tak? Ale jakże ona się zmieniła. I co jest piękne, bo tak dużo mówię o tym naszym bohaterze. Chciałbym teraz. Trochę. o niej. O niej. Tak. E, bo ona mi Małgośku trochę to ciebie przypomina. Naprawdę. E, no nie wiem, nie jak czytałaś, nie zauważyłaś, że takie. E, po pierwsze. Konsekwencja, po drugie, e, taka determinacja w dążeniu do celu, ale jeżeli ważniejsza była sytuacja rodzinna, tak, to jednak była, e, zostawała przy tej rodzinie. Bo nasza główna bohaterka, wyobraźcie sobie Państwo, kiedy wkracza w dorosłość, bardzo chciała być pisarką, scenarzystką. Przeczytała miliony książek, mieszka w małym pokoiku i Dostaje tą szansę od losu, żeby pisać scenariusze i wystawiać te własne sztuki w malutkim, takim dzisiaj można by powiedzieć, ofowym teatrze. Natomiast ten teatr. Oczywiście nie ma pieniędzy, żyje tylko i wyłącznie z tych biletów, które e, sprzedają na te swoje przedstawienia, więc ona po skończonej e, pracy w teatrze idzie na noc do sklepu nocnego, gdzie tak naprawdę zarabia pieniądze, które pozwalają jej żyć, przetrwać e, i zdaje sobie sprawę z beznadziejności. E, Położenia. Tak, ale też z beznadziejności całego tego przedsięwzięcia, że to nie może tak wyglądać, ale no nie rezygnuje z tego. I w pewnym momencie ta ich historia, tej dwójki osób zaczyna się ze sobą przeplatać na takiej pięknej e, płaszczyźnie wspominkowej, bo ona po prostu zaczyna to wszystko spisywać, tą swoją historię. Myślę, że też z samotności, myślę też dlatego, że nie miała ale to może wnioski już zostawimy. Tak, dobrze, to ja wam to zostawię. Natomiast tak. co jest? No dobrze, przepraszam, bo ja się rozkręciłem, a tutaj moderator nie, nie. dzisiejszego spotkania. Maś, ja próbowałam trochę tutaj tak. z tym mikrofonem, ale, ale za, za, za długo musiałabym trzymać dłoń. Ja widzę, że blerba, nie wiem, czy Blerb może być też na końcu, może być. napisała literacka kawka. Georgina serdecznie się pozdrawiam i napisała bardzo ładnie że jest to wypełnione wrażliwością i uważnością. Ten bohater ma, ma takie cechy. Analizując swoją przeszłość ofiarowuje coś jeszcze. Opowieść o cenie, którą płaci się za pogoń, za rozwojem i zmianą. I to jest chyba taka yy, puenta i niezwykle trafne spostrzeżenie. Tak, bo yy, yy, właśnie te zmiany... Yy... Te zmiany gospodarczo-polityczne, ten reżim, bo dzisiaj, wiecie, my Koreę Południową postrzegamy jako kraj tak naprawdę miodem płynącym, bardzo technologicznie zaawansowany. Oglądaliśmy igrzyska, samochody. To wszystko jest, słuchajcie, bardzo proamerykańskie, bardzo takie... pro, otwarte. Tak, otwarte, cywilizacyjnie, w kontrze na przykład do Korei Północnej. No, bardzo zróżnicowane, ale... Ich historia jest dramatyczna i to począwszy, pamiętacie, czytaliśmy kiedyś córki Smoka, taką książkę, która jeszcze cofa nas w lata wojenne, ale tam była przemoc, tam krew się lała gęsto, tam również ginęli studenci, tam wpadali w czarną otchłań opozycjoniści i chcąc żyć. Tak, jak powiedziałem, albo zginało się kark i nie patrzyło się na to, no ale słuchajcie, no chyba nie można żyć z takim przeświadczeniem, że na trupach zdobywa się cel. No może są tacy ludzie, ale nasz bohater ma, toczy ze sobą wewnętrzną walkę, w której. Cel pomaga mu osiągnąć właśnie ta kobieta. To jest przepiękna historia. Te kilka początkowych stron, ja sobie tak pomyślałem, o kurcze, może to będzie znowu taka historia troszeczkę. E, e, o nie takiej wrażliwości, jakiej napisałby Balzak e, czy inni wielcy romantycy. Tak, tak, no no tak, to są inne, inne słowa w ogóle znajome. Tak, nie? też, ale też zobacz, e, mo, my sobie kojarzymy z takim e, e, bardzo... Tak, ale taką impresy, e, impresyjną, e, eks, impresyjną e, duchowością i wrażliwością A co mam ten myśli, kraj? Mówiąc No, że nie pokazują na zewnątrz e, okay. swoich emocji, raczej to jest praca, taki, wiesz, e, nie, nie nie, nie trzymam za rękę cię, nie całuję okay. cię w miejscach publicznych taki i tak dystans. taki dystans i jakby bez emocjonalność na pozór. I to jest przepiękne, że właśnie w tej książce jest zupełnie inaczej. Pokazują nam mieszkańców Korei, pokazują nam tych mm -hmm. pokazuje nam tych swoich głównych bohaterów jako ludzi niezwykle wrażliwych, jako ludzi niezwykle empatycznych, który, którzy podejmują wybory. I po wielu latach życia niekoniecznie zgadzają się z tymi wyborami, co konsekwencje Pod, podję, podjętymi mają. Wcześniej. wcześniej. Tak, albo też Ale to Daniel to mi się wydaje, że to wiesz, no jak na terapii jestem, to też myślę sobie na przykład o sobie sprzed 10 czy 15 lat. Yy, I też mam uświadamiane, że te decyzje, które podejmowałam wtedy były na bazie tamtych moich doświadczeń, tamtych moich emocji na i pewno. tamtego mojego m, poczucia jakby m, sprawstwa. Mhm. A teraz jest 15 lat później i mogę to oceniać w zupełnie inny sposób, ale wtedy inaczej postąpić często nie mogłam i nie potrafiłam, bo i ze sobą nie było, więc łatwo nam oceniać coś z perspektywy yy. i mówić, o nie, tam trzeba było inaczej, ale jednak y, czasami nie ma takiej możliwości. Yy, nie, nie ma. Nie ma i myślę, że właśnie nasza bohaterka jest y, konsekwentna w swoich uczuciach, przemyśleniach i jednocześnie bardzo, bardzo samotna. Przepiękna historia. Ja się, słuchajcie, ja się w ogóle tak wzruszyłem, e, bo tak. Jak to się nazywa? Split twist? Plot twist. Plot I twist. Tak, taki jest. Y, nie wiem, czy to tak można nazwać, ale jest taka, y, takie zdarzenie, które aż. No, Wywracał do góry, Tak, ciarki, tak, hmm. tak. Przeszły mnie ogromne i zupełnie czegoś innego się spodoba spodziewałem po tej książce, a jestem oczarowany, zachwycony bardzo, ale to bardzo serdecznie e, Wam wszystkim e, polecam. Dumni jesteśmy naprawdę z patronatu, bardzo dziękujemy. No wiem, czy to jest czwarty, czwarty nasz chyba patronat e, z, powiem, e, e, z serii z żurawiem? No, to tak jak zaczęło się od, y, od naszego pierwszego spotkania z tą serią Dziewczyna z Konbini, którą nam Zuza poleciła. Mm -hmm. Absolutnie była po prostu fenomenalna tak. i była hitem. A później y, 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 wiśni? Kwiat wiśnie i Czerwona Fasola. Tak, to w ogóle to, to te, te miniaturki, mm -hmm. wiecie, na kilkudziesięciu stronach, już tam setki nawet mm -hmm. nie było, musimy wam je... po prostu wpadamy. Tak, nie? któregoś razu pokażemy Wam... E... Musimy zrobić taki film, myślę sobie, Daniel, tak. z całą serią z żurawiem. Oczywiście y, te książki, których jeszcze nie przeczytaliśmy, bo seria jednak liczy kilkadziesiąt pozycji. Y, Kilkadziesiąt chyba nie, nie ma. Kilkadziesiąt może. No ale my mamy. Ale wiesz, co, my Myślę, ta... że przy 20 jest, no to już kilkadziesiąt. Tak. Może, ale my sporo przeczytaliśmy, bo tak. też czytaliśmy różne, nie? Tak, nie, nie ale wszystkie sam... nie przeczytaliśmy. No pokażemy, tak, oczywiście. Pokażemy Wam, jak one wyglądają i o czym są w taki moment. Tak, zamysł. E... Szanowni, tak. Szanowni Państwo, bardzo zachęcamy Was do przeczytania tej książki. Piszcie nam w komentarzach. Jak Wam się spodobała, jakie są Wasze odczucia. Dla mnie to też była bardzo duża lekcja pokory i nauki. Polecamy Wam serdecznie o zmierzchu. Hwang Song jong. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć.